Granat z czasów II wojny światowej znaleziony na plaży w Japonii. Na plaży znajdowało się ponad 200 osób, gdy kobieta znalazła w płytkiej wodzie granat. Postanowiła wyjść z wody i przekazać go policjantowi. Ten zaniósł go do swojej budki i zadzwonił po saperów. Ci potwierdzili, że był to granat typu 97, wyprodukowany przez japońską armię w 1937 roku. Nie miał zawleczki, więc prawdopodobnie nie był niebezpieczny.